Kamila i witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, trochę inna scenaria. Usiądę sobie z Wami i będziemy sobie trochę rozmawiać. Przygotowałam dla Was film o tym, jak przejść glow up, czyli tak pokrótce, co zrobić, aby nasze życie wyglądało i było lepsze, bardziej komfortowe, żebyśmy same wyglądały lepiej, ale nie tylko zmiana wizualna, ale także zmiana wewnętrzna, ale o tym powiem za chwilę. Także mam nadzieję, że ten temat Was zainteresuje i przejdźmy już do moich trików, porad, jak przejść glow up na lato. Numer 1. Zacznij planować swój dzień. Słuchajcie, to jest coś, co diametralnie zmieniło moje życie. Przez to, że ja mam wszystko dosyć dobrze zaplanowane. Oczywiście zdarzają się jakieś skoki, że nie wiem, co ze sobą zrobić i po prostu jestem w totalnym chaosie. Ale ogólnie z grubsza wszystkie działania, których się podejmuję, praca, studia, druga praca, raczej to wszystko jest zaplanowane, także ze wszystkim daję radę i nadążam jako tako. Także zorganizowanie swojego dnia, szczególnie jeżeli chodzi o wakacje, uważam, że to jest istotna, niesamowicie istotna kwestia, bo to też da Wam taki komfort, że nie straciłyście całych wakacji, tak naprawdę nie wiecie na czym. Tylko jak zaczniecie planować swój dzień, planować różne wypady, różne zabawy, różne po prostu aktywności ze swoimi znajomymi albo w samotności, od razu będziecie wiedziały, że coś zrobiłyście po prostu. Numer 2. Rutyna. Stwórz swoją poranną i wieczorną rutynę. To pomaga przynajmniej mi nastroić się na cały dzień, nastroić się później na noc przed pójściem spać. To jest coś takiego tylko dla mnie i kiedy wiem, że na przykład mam zapierdziel, to jest coś, na czym mogę się skupić, co odciągnie moje myśli. I też w skład oczywiście wchodzi rutyna pielęgnacyjna, ale nie tylko. Zrobienie sobie śniadania, przygotowanie wszystkiego. To daje nam taki komfort psychiczny i uważam, że pomaga przejść ten letni glow up. Numer 3. Zacznij się ruszać. Te wszystkie dziewczyny, które widzicie w mediach społecznościowych, które mają przepiękną figurę, one po prostu, szczerze mówiąc, zapierdzielają na siłowni. Oczywiście jest też jakiś procent ludzi, którzy naturalnie urodzili się idealnie lub zapłacili za to, żeby być idealnymi, ale bardzo duża część z nas po prostu ćwiczy, ale są naprawdę fajne ćwiczenia, które można wykonywać w domu, dzięki czemu będziemy wyglądały lepiej, będziemy smuklejsze i słuchajcie, w moim przypadku na przykład chodzenie na siłownię i ogólnie aktywność fizyczna poprawia mi niesamowicie samopoczucie, jestem od razu szczęśliwsza, wydzielają się endorfiny, więc nie wiem, że wyglądam lepiej, to jeszcze czuję się lepiej i fizycznie, i psychicznie tak naprawdę. Numer 4. Warto mieć taki jeden dzień w tygodniu, gdzie zrobicie sobie takie spa. I słuchajcie, ja od miesiąca nie miałam takiego dnia, więc muszę to włożyć po prostu w swój plan tygodniowy. Wiecie, po prostu robicie sobie maseczki, olejowanie włosów, taka godzinka, dwie godzinki raz w tygodniu. Szczególnie teraz, kiedy są wakacje i zapalicie sobie świeczki, włączycie ulubiony serial albo weźmiecie sobie długą kąpiel, co już z góry zapewnia jakąś różnicę wizualną, bo tak naprawdę to, jak wyglądamy, to nie jest tylko makijaż, ale szereg różnych rzeczy, które są pod tym. Numer 5 i coś, z czym ja osobiście mam problem, pij wodę. I słuchajcie, woda jest najlepsza na wszystko. Nie, naprawdę tak jest. I ja wiem o tym i staram się pić jak najwięcej wody, ale po prostu nienawidzę tego cholerstwa i muszę się zmuszać, ale staram się zmuszać. Jeżeli macie na przykład problemy ze skórą, oczywiście wyłączając trądzik i inne problemy skórne, ale woda ma niesamowity wpływ na to, jak wygląda wasza cera, czy macie celulit, czy nie, czy jesteście opuchnięte, czy też nie. Także pijcie wodę i to jest coś takiego błahego, co każdy powtarza w takich filmikach, ale naprawdę ta woda, słuchajcie, robi różnicę i nie bez powodu wszyscy tego o tym mówią.
Więc żeby na pewno pić wodę, nalewajcie sobie szklankę, a nie, że butelka wody leży gdzieś tam, tylko nalewajcie sobie szklankę. Jak ją wypijecie, nalewajcie kolejną, żeby ta szklanka czekała na Was i żebyście wiedziały, że musicie ją wypić, no bo już jest nalana. Numer 6. Coś, co u mnie na przykład działa, bo ja bardzo często chodzę bez make-upu i to są dwie rzeczy, które pomogły mi przejść taki... no glow up, można powiedzieć. Coś, dzięki czemu bez make-upu wyglądam 100 razy lepiej, to słuchajcie, jest laminacja brwi i rzęs. Oczywiście jest też przedłużanie rzęs, czy henna brwi, jak kto woli, ale po prostu takie zabiegi, które pomogą nam od razu wyglądać lepiej bez nakładania makijażu, a efekt tego trwa przez jakiś czas, daje naprawdę fajny komfort psychiczny. I ja zauważyłam, że po laminacji brwi i rzęs naprawdę ta twarz wygląda od razu inaczej. Te brwi są bardziej wyraziste, rzęsy podkreślone i wciąż wyglądam, jakbym nie miała makijażu i jakbym była naturalnie piękna, ale wiem, że coś tam jest tak naprawdę poprawione i wyglądam trochę lepiej, niż bym normalnie wyglądała. Także jeżeli miałabym powiedzieć o takich zabiegach, które warto wykonać, no to zdecydowanie poleciłabym laminację brwi i rzęs, bo to jest ogromna różnica. Numer 7. Wychodź na świeże powietrze, bo to też robi różnicę i nie dość, że złapiecie trochę słońca, cera będzie piękna, opalona, no to też taki nawet 15-minutowy spacerek, jeżeli macie zwierzaka, to weźcie go od razu na spacer. Tak naprawdę pomaga w samopoczuciu. Tak naprawdę już się ruszacie, więc można powiedzieć, że robi się trening. A jeżeli wybierzecie się na dłuższy spacer, to już w ogóle. A przy okazji możecie z koleżanką zrobić na przykład jakieś fajne foty. Numer 8 to zmień coś w swoim wyglądzie. I bardzo często są to po prostu włosy. I na moim przykładzie, słuchajcie, ja poczułam się milion razy piękniej, kiedy zmieniłam kolor włosów. I tutaj mówię szczerze, że czasem po prostu rodzimy się z jakimś kolorem włosów, ale on niekoniecznie nawet do nas musi pasować. Ja na przykład czuję, jakbym była urodzoną blondynką i że blond to jest mój kolor zdecydowanie. Także czasem podcięcie albo obcięcie grzywki, albo zrobienie jakichś refleksów lub już tak diametralna jak zmiana koloru. Uwierzcie mi, że zrobi to różnicę, zwrócicie na pewno na siebie uwagę i wydaje mi się, że tak od razu człowiek się lepiej czuje, kiedy zrobi coś takiego mocnego z włosami. Numer 9 to będzie zadbaj o swoje wnętrze, bo to jest niesamowicie ważne. Tak naprawdę kwestia wyglądu wizualnego to jest drugorzędna kwestia, ale to, co mamy w środku, jest dla mnie o wiele ważniejsze, więc jeżeli czujecie się źle, to porozmawiajcie z kimś, idźcie do psychologa. Jeżeli nie możecie iść do psychologa, to są też ludzie, którzy działają przez telefon, przez kamerkę, więc jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, że chcecie być szczęśliwe, a nie możecie, niekoniecznie to zależy nawet od waszej życiowej sytuacji. Czasem niektórzy po prostu potrzebują pomocy, potrzebują leków i to jest jak najbardziej normalna kwestia. Ja sama też bardzo często mówiłam, że chodziłam do psychologa, że potrzebowałam tego i dzięki temu mogłam przejść przez jakieś tam różne rzeczy, które wydarzyły się w moim życiu i mogłam w końcu wstąpić na tą drogę do bycia szczęśliwym. No i na sam koniec, w takiej trochę dziwnej kolejności to ułożyłam, ale na sam koniec będzie sprzątanie, bo na przykład wiem po sobie, że ja nie jestem produktywna, kiedy wokół mnie jest istny bałagan, także sprzątanie i to sprzątanie takie na bieżąco. Ja na przykład mam taką metodę, że codziennie włączam sobie budzik na 15-20 minut, stoper, nie budzik. Sprzątam przez ten czas i po prostu tyle, ile dam rady zrobić i później na przykład, kiedy mam czas znowu w ciągu tego samego dnia lub kolejnego dnia, znowu 15 minut i znowu sprzątam i to pozwala mi, wiecie, to jest tak naprawdę tylko 15 minut w ciągu całego dnia. Jaki to jest mały procent, a pozwala utrzymać całą przestrzeń w czystości i daje niesamowity komfort psychiczny. Jeżeli chodzi o ten film, to już wszystko. Myślę, że raczej wiecie o tym wszystkim, o czym mówiłam, ale chciałam to zebrać w taki jeden film, bo wiem, że na przykład u mnie, kiedy obejrzę coś takiego, to od razu mi da jakiegoś tam kopa do działania, więc mam nadzieję, że ten film zadziała na Was chociaż trochę motywująco i mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi. Buziaki i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!